Siemanko, Łukasz Płotek, Matkat Polska. Witam Was ponownie na naszym kanale. Korzystając z okazji, że jestem dzisiaj nad wodą, chciałbym Wam zaprezentować jeden z naszych gotowych zestawów do łowienia wertykalnego. Jest to gotowy zestaw do łowienia w fercie z żywcem. Pierwsza rzecz, jaka się wyróżnia w tym zestawie, zwróćcie uwagę na ciężarek. Ciężarek posiada takie żłobienia jak piłeczka golfowa i w trakcie łowienia powoduje to dodatkowe bodźce dla ryby, ponieważ woda opływa nasz ciężarek i wytwarza dodatkową falę. Jak zapewne zwróciliście uwagę, zestaw ten niestety nie jest przystosowany do łowienia w wodach polskich, ponieważ posiada podwójne zbrojenie, czyli mamy haczyk i kotwiczkę. Chciałbym Wam zaprezentować, jak bardzo szybciutko i łatwym sposobem można dostosować ten zestaw do naszych warunków i przepisów obowiązujących w Polsce. Cały zestaw, można powiedzieć, zbudowany jest na kółeczku łącznikowym. Wszystkie poszczególne elementy są na nie zamocowane, czyli kulka, krętlik, haczyk oraz przypon z kotwiczką. I teraz, aby móc łowić u nas tym zestawem, wystarczy zdemontować haczyk i zakładamy agrafkę z krętlikiem. Jakbyście to robili, pamiętajcie, żeby zachować kolejność montażu, tak jak było to pierwotnie. Jeśli po prostu zamontujecie to odwrotnie, nie zachowacie tej kolejności, to będzie Wam się to plątać. Proszę bardzo, kilka sekund. Mamy zestaw przystosowany do łowienia w wodach polskich. Co jest jeszcze bardzo fajne w tym zestawie, jak zwróciliście uwagę, kulka jest luźno zawieszona. Tak więc, gdy nasz tutaj żywiec pracuje sobie góra, dół, na boki, kulka cały czas jest wisi w dół. Nie jest to na sztywno zamontowane, więc automatycznie nie blokuje to naszej przynęty, tylko powoduje to, że ona ma większą swobodę ruchu, przez co również moim zdaniem fajniej wabi ryby. Dodatkowym atutem tego zestawu jest to, że możemy w bardzo szybki sposób dostosować się do panujących warunków, ponieważ ciężarek posiada klips szybkiego montażu. Popatrzcie, ściągamy, bierzemy lżejszą na przykład główkę bądź cięższą, zależy jakie warunki nas spotkają na wodzie. I już mamy gotowy zestaw z mniejszą główką. Główki występują w 5 różnych gramaturach. 80, 100, 120, 140 oraz 180 gram. Daje nam to możliwość dostosowania się do warunków panujących nad wodą, do czy jest wiatr większy czy mniejszy, do głębokości, do wielkości przynęty. I dzięki temu nie musimy na nowo budować zestawu, tylko ściągamy samo obciążenie. I dosłownie w kilka sekund mamy zmieniony ciężarek. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Postaram się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.